tutaj w ręku mam syna 377, 100% klon ojca. Zobaczcie, jeżeli chodzi o płotowę, jak gołąbek wygląda. Skrzydło jest to samo co ojciec, żadna z lotek nie jest szpiczasta. Tutaj fajny ściąg, mocny. Pokażę, jak wygląda, to jest roczny gołąbek. Jak wygląda, jakie ma oko. Zobaczcie. To oko jest właśnie dla mnie najważniejsze, bo odziedziczył po ojcu. Ojciec ma jeszcze lepsze oko. Ale półsiostra jego, z jaką będzie łączony, ma też tak dość fajne oko. Bo 387 był odświeżony w tym roku, fajną samiczką. I będzie na imbreda. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Samiczka ma o wiele szybsze skrzydełko, ale tutaj jest naprawdę siła. Tak, tak wygląda rodzina 377. Fajnie, ten ptaszek też w tamtym roku super przyszedł z lotu Minden u nas. I mówię, dwóch synów, dwaj oryginalni synowie zostali u taty. Jeden z oryginalnych synów w tym roku, w tamtym roku, był wysłany do pana Jana. Znaczy do pana Jurka, pardon, pana Jurka. I tego, jak to się mówi. I tutaj jest brat. Nawet te same oczy miał tamten, co był w tamtym roku, z 15 roku, co mu wysłałem, a co ten ptaszek. Więc tutaj